Dobra, widzowie, konkurs zaczniemy. Jeszcze raz przypomnę, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba mieć tu subskrypcję. Wykrzyknik Prime, możesz mieć ją za darmo. Będę losował osobę, wchodził z nią na Discorda i będziemy grali albo w ligę 1 na 1, albo w szachy, albo w coś. Tak, żeby widz miał szansę zagrać w coś, jedną z tych rzeczy. Siema widzowie, jest to pierwsza część konkursu gigantycznego na super giereczki, także zostaw łapkę w górę, a ja postaram się jak najszybciej zmontować drugą część, bo giga oddaje i takie dymy, że ja pieprzę, także łapka w górę i lecimy. Siema widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba, już pokazuję, wejdź sobie w link, który w opisie, przejdziecie na Enebę, a ja już pokazuję wszystko co jak, także pyk, wejdź sobie, wpisz LOL, Enter i będziesz miał rzeczy do Ligi Legend do kupienia. Tu są jakieś rzeczy jeszcze do Valoranta. Ja nie grałem w Valoranta, ale jak ktoś ogarnia, to niech sobie zerknie. Ale najlepiej gry, Steam gry. I tutaj masz różne gierki. Taniej, Dying Light, jakieś Hearts of Iron, to kojarzę, to jest strategia. Ale zaciekawiła mnie gra The Walking Dead, The Telltale. Kurde, to się tak czyta. Definitive Series, coś tam, że Definitive, czyli pewnie ze wszystkim się DLC czy coś takiego, tak jak to było w Dying Light i innych rzeczach. Także ta gierka to mnie zaciekawiło. Kosztuje 18,63, a na Steamie to jest ta sama wersja. Nie wiem jakim cudem, ale kupując tą gierkę na Enebie, a znana jest to gierka, za 18,60 spoko cena, 200 w kieszeni. I teraz jeszcze do tego kod rabatowy Spartiat X3, zastosuj giga chat, 55 groszy, 3%. Także co? Wejdź sobie, kup giereczkę, widzu, kupa kasy jakiś się uzbiera, jak będziesz kupował tylko na Enebie. Oglądaj sobie film dalej. A ja lecę. Widzimy się na Twitchu. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. Słyszysz mnie? Słyszę, słyszę. Siema. Dobra, Draco ze mną. Będziemy oceniać, czy wygraliście mimo wygranej, czy i tak przegraliście. Dobra. Widzowie, każdy ma równe szanse. Dzięki Siema, pisacjowe. Sparta. Chce się oświadczyć? Ona wie. Czy udzielisz nam błogosławieństwa? Chłopie, ale to nie jest Ameryka, nie ma takiej mocy! W Polsce wiesz jaką moc? Żadną, bo to Polska! Zamordyzm! Kurde, a to może być troll, jak myślisz? Podejrzanie to brzmi. Coś tu śmierdzi, ale dobra. Udzielam z Draco, razem z Draco udzielamy błogosławieństwa, czyli już są dwie osoby świadkiem. Więc już się ona nie wymiga. Prejkę na czacie. Nie no, żartuję oczywiście. Nie wiem, czy to jest na poważnie, czy nie, ale oczywiście szczęścia życzę dla widza. Ty, poczekaj, muszę swój eventowy strój założyć. Ten, co mieliśmy na przeglądzie szotów w maju. Co wie? Stary wrócił. Zakładam kaftan, żeby wam nic nie zrobić na Discordzie. Kurde! Okularki. Witam, to ja powróciłem. Wyczułem, że jest event. Widzowie, jeszcze raz szybko powiem. Trzeba być suba, będzie grane w lidze lub w szachach lub w czymś tam. Bądź na Discordzie jak wygrasz. Będziemy sobie gadać podczas grania. Do wygrania jedna z 10 losowych gier. O, może jeszcze szybko gry powiem jakie były. Do wygrania takie gry: Beyond Two Souls, Doom Eternal, Dying Light, Platinum Edition, Death Stranding, Horizon Zero Dawn, Complete Edition, Little Nightmares 2, Monster Hunter World, Mortal Kombat 11, Resident Evil 7 i 8. Draco jest głównym i jedynym sponsorem tych zawodów. Także GigaChad. I co? I lecimy. Czemu napisane, że te gry są 1600 zł, jak to kosztuje za 400? Zaczyna się. Ty, jeden typ do mnie coś takiego napisał, jak powiedziałem, że Warsaw reklamuje scam. Napisał mi tak. Ty, a ty reklamujesz Enebę, a ja tą grę z Hobiku i mogę mieć za darmo. Po co ty wyzywasz tą Warsaw? No nie mogę. Ciężko, nie? Wierzaj, jak niektórzy twierdzą, że mogą mieć gierkę z chomika, to niech sobie zjadą gierkę z chomika i odstąpią miejsce dla kogoś, kto chce wygrać. Proste, nie? A czemu jest napisane tak? Bo te gry na Steamie tyle kosztują, ale na Enebie Draco kupił dużo taniej. Zaoszczędził na tym jeden kafel cały. To jest giga dużo. Za jeden kafel gier na Enebie, bo tam jest tak tanio, byś miał 1000.
Dziękuję za błogosławieństwo. Życzę na równi tyle szczęścia wszystkim z chatu. Dzięki, pisteceł Joe za dwie dyszki. Chyba na poważnie widz pisał z tymi oświadczynami. Że giga czad. No dobra, jazda. Zymol wygrał! Od 2K18 followuje! Giga czad! Nie ma go? Skąd ty wiesz, że go nie ma w dupę? Zymol! Wchodź na Discord. No jak go nie ma, jak pisze na czacie, o co chodzi? No ja wiem, że jesteś Zymol, oni trolują. Jestem bratem Zynola, przed chwilą umarł. Chciał przekazać, że nagrodę przekazuje mi. Kain Jabel, ty. Dobra, Zymol. Gramy. W co chcesz grać? Liga, szachy, nie wiem, w dupę małpki. O kurde, powiem ci, że ciężki temat, bo co się dopiero obudziłem, ale w sumie... Jak? Nie! Jak to się stało, że się obudziłeś o 22? O kacyk. A, no dobra. Nie interesuje. Czekaj chwila. To ostatni tas w tym roku, ale masz to przepić, a nie kitrać po kątach. Chaty SPX love dla staruszka. Dzięki, Bistecjowi Joe, dzięki wielkie. Przepiję yerbą. Dzięki. No, ja bym chciał cię zobaczyć w CS-ie na przykład, nie? Ja pierdziele! Ty, no, nie pomyślałem! Tego nie przewidzieliśmy. Ale ja mam CS-a, mogę zagrać, ale ja nawet nie wiem, czy tam się da jeden na jeden. Jakoś się kobieta da ogarnąć. Dobra, włączam CS-a, poczekaj chwilę. Ty, rzeczywiście, no, muszę go zainstalować, muszę go kupić. Ja pierdziele. A jaką masz rangę w CS-ie? Ja generalnie mam orzełkę, nie? Ale... Dobra, ale orzełek to jest wysoko? Czy to jest coś jak brąz w lidze? Czy silver? Co to jest? Można liczyć, nie wiem, platyna może? To masz free nagrodę, proste. Dobra, następni widzowie nie mogą wybrać CS-a. Od razu mówię. Koniec tego. On zaryzykował, ale się udało. Inni mogą co najwyżej szachy. Widzowie, konkursik oddaje, free contencik, dawno CS-a nie było. Dobra, instaluję, ale coś mi się pieprzy. Ta, podgłośni. Mam problem generalnie z tym Blue Yeti, że on jakoś się tam pieprzy, ale nie wiem dokładnie co ja mam z tym zrobić. Ty masz Blue Yeti? Ty jesteś streamerem? Nie, coś tam się bawiłem w streamerkę, ale nie wyszło. No, a ile masz lat? 24 w sumie. No to nie jest tak źle, więc z nami podobnie. Ale dziwne to jest. Zawyżasz średnią wieku na tym streamie z 10 lat. Coś tu nie gra. Czyli co, rozumiesz, że mam sobie już nie oglądać, tak? Tak, jesteś oszustem. Pewnie za widza grasz, jesteś jego starym, przyznaj się. Jeszcze w CS, a CS to jest gra dla boomerów. Mogę ci powiedzieć tylko tyle, że mogę ci odpalić kamerę na Discordzie, jak chcesz nawet. Nie? Dobra, pokaż. A mogę cię pokazać dla widzów? Kurwa, lepiej nie. Wyglądam jak trup, nie? To pokaż się dla mnie, Draco. Opiszemy cię dla widza. Nieźle. Co ty gadasz? Ty masz dready? No, mam. O kurde. Widzowie cię widzą. Nie interesuje mnie. Poczekaj chwilę, bo jest donej. Ostatni raz miało być. Już zamykam ryj. Jak Demons wygląda? Gdzie Demons ma dready? Demons to ma za kola, chłopie, do środka głowy. A widz ma dready. To jest nierealne, nie da się tego połączyć. Czekaj, ile ta jeszcze gra? Ja pierdziele, no coś mi się buguje, no jeszcze 20 minut się to będzie gówno pobierać. Ej, słuchaj, to może wylosuj inną osobę, a pójdę w drugiej turze, co? Żeby tak nie przyciągać to. Jest to jakiś plan. Losuję, widzowie. Druga osoba. No Melonik. Od czerwca followuje tego roku. Ok, nie ma go. Nikogo w dupę już nie ma na tym streamie. Same boty. Napisał na czacie, że nie ma w co grać. Pieprze się na Discorda, jakieś głupoty piszesz, No Melonik. Czy tam No Melonik, jak to się czyta? No co, nie wiesz co grać, to nie jest odpowiedź z infogacji pana Tadeusza, chłopie! Że ty się boisz przed klasą odpowiadać, tylko się wpieprzaj na tego Discorda i wygrywasz segierkę za free. Ja pierdzielę. No nie wyrobię. Wpieprzaj się na Discorda! Pisałeś, żebym cię dodał za Szymola. Czy Zymola. Ja. Dawaj na DC! Czy CS gotowy? CS gotowy! Dobra.
No, Melonik wejdzie, Felix, ty go tam ogarniesz, a teraz weźmiemy tego widza, co wygrał poprzedni run. Czy ja mam mapę, ja mogę ci ja mogę zrobić serwer, tylko problem polega na tym, że nie wiem dokładnie, jak ja mam cię zaprosić bez dodawania cię do znajomych. Ja nie wiem, jak się nawet do znajomych dodaję. Czekaj, bo ja CS-a odpalam. Jakoś ustawienia mam zmienić w CS-ie, bo nie wiem, bo ja tej gry nie miałem na kompie. No to jest ciebie, nie? Ty dobrą grę włączył? An exotic assortment of rare species. Tak, to jest CS? Keep-rested pygmy jungle fowl. Jaka operacja w ogóle? Krzyki takie pierdolone. Rzeczywiście to CS. Kategoria? Ale to na chwilę. Ile to? Jak myślisz, ile to potrwa? Jak myślisz, w ile cię zniszczę? Myślę, że szybko. Ty, ale się dziwnie postać wybiera. Zawsze tak było? Kim ty jesteś? Dobra, ja Anty. I my gramy na te bronie M4A1? Tak, masz tutaj, generalnie cię wytłumaczę na Czekaj chwilę. Dobra, Louis, 80 zł to nierówna kwota. Nie zdzierżyłem. Dzięki, pistacjowy Joe. A jak się oko do celownika dostawia? Jak na przykład w jakimś tym, tak? Żeby na muszce mieć. To nie jest AUK, nie? Tutaj jedyne bronie takie, które możesz przybliżyć, to jest snajperka, scout, AUK. Ja pierdzielę, ty jak mam strzelać bez celowania? No. Luj. Ty! Nice, co? Widać skilla. Grałem kiedyś w kafejce w CS 1.6. Nie pamiętam tego. Comment na przyspieszenie tej rozgrzewki, ale... Dobra. O ja pieprzę. No wiesz, miałem low HP, trochę farta miałeś. Czasami tutaj respią na przykład na środku, tak jak stoję, nie? Jak zginiesz, to czasami właśnie tak respi na środku, więc jak się zobaczymy, to dajmy się schować i dopiero możemy zabijać, nie? Dobra, to ty mi dawaj się schować i będzie git. Kurwa, mi łapać się drze. Dawaj, normalnie, lecimy. Lecimy, all in, masz wygrać, ja nic nie mówię. O ja pie... Ty, ale magazynek masz w czole! Trochę oszustwo. Wsiadła. O, widzisz, ja teraz cię widzę i mogę cię zabić normalnie. Widziałem, znaczy się. A, dobra, bo już się bałem. CO JEST?! Ja cię nawet nie widziałem! No, to będzie szybkie. Ty wiesz, gdzie ja jestem? Nie wiem, ale szukam. Ty, ciężki jest ten CS. Znaczy, jak masz team zgrany, to na spokojnie da radę. No team, ty chłopie, jaki team? Co by mi tu team pomógł? Byś jeszcze trzech ustrzelił zamiast jednego. Ty, co jest? Rykoszet był. Wychyliłeś tego. I co, ty mnie w bark strzeliłeś? To ja teraz broń nie utrzymam. O, to nie jest arma albo tego. Nie mogę, ty za szybkie reakcje masz. Jo pierdziele, nie wiem co się dzieje. Nie, to nie jest gra dla mnie, to w dupę nie jest gra dla mnie. Ja będę z Digielkiem grać, nie? Żeby trochę ułatwić, bo to jest taka strasznie... Jak ty grasz o nagrodę, co ty będziesz ułatwiał? Zapomniałeś? A, staraj się. No ja tam for fun gram, nie? I tak wystarczająco łapy mi się trzęsą. Ty, ja cię totalnie nie widzę. Już widzę zwierzynę. Ty mnie widzisz, jak ja cię nie widziałem? Ty u mnie jesteś? Patrz, pokażę ci, chodź. Wyjdź. Patrz, wiesz jak to wyglądało? Że ja ciebie nie widziałem, ale widziałem twoją broń, widzisz? Moją broń prawdopodobnie powinieneś widzieć, coś takiego. No widzę, ale tego widzę, bo mi powiedziałeś, żebym widział. Zaraz mnie po cieniu zobaczysz i kula się tak odbije od cienia w moją głowę. Ja pierdziele, ten CS jest popieprzony. Tak, ostatni jest. Róbcie tak jak Mario pisze, jak akurat jest gierka, to macie czas połączyć konto z Discordem. Ja pierdziele! Nice. Poczekaj, chodź na środek, wyjdziemy, odwracamy się, trzy kroki i odwracamy się i strzelamy, wiesz o co chodzi, jak w westernie. No kurde, dobra, to można tak zrobić. A ile to jest trzy kroki? A czy możemy zrobić tak, że stoimy mniej więcej na środku, powiedzmy, i tutaj nie wiem, nie pamiętam Niku, tutaj tego twojego kolegi,
To może on powiedzieć, że a teraz... A Draco, chodzi o Draco? Tamtą... Nie Draco, interesuje tak, mnie. No dobra, Draco, słyszysz? Ty powiesz teraz. Git, git. 3, 4. Teraz. Ja pierdziele, co jest? No, Diglem nie powinien strzelać ciągle, tylko pojedynczo. Pestka, przerwa, pestka, jak przerwa. Pojedynczo? Jak ja ciągle strzelam i nie trafiam, to pojedynczo to jeszcze mniej trafię. No, znaczy i tak było. Dobra, Luis, tym! Ważne, że wygrałeś, jesteś giga chad. To dał fest. Warto było w CS-a grać, bardzo. Bo teraz oro zrobiłeś, giga, co mogę powiedzieć. Wybierzesz liczbę od 1 do 10. I zobaczymy, co wygrałeś. Losowa gierka. No to powiedzmy Lucky 7. Niech będzie siódemeczka. Dobra. Zaczekaj, już odpalam. Dobra, no to zobaczymy, co wygrałeś. Animacja zrobiona przez Mario. Lecimy. No, nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. No Mario zrobił, ale poczekaj, bo do niego. Dobra, zobaczmy, co wygrałeś. Lecimy. Animacja leci. Ścisz alerty, zara. Kozackie. No fajne, fajne. Wow! Beyond Two Souls. Nie wiem, co to jest za gra. Mam nadzieję, że jej nie masz. Nie, nie mam i też sobie nie wiem, co to za gra. No idealnie. Myślisz o co robić święta. Poza spędzeniem czasu z rodzinką, pograsz tę gierkę. Akurat nie spędzę czasu z rodziną, bo ja mieszkam w Anglii, a rodzice w Polsce. No to lepiej, byś miał czas na gierkę. To jest też prawda. Nie no. Nie no. Co, po świętach się mam nadzieję zobaczycie w takim razie. Dobra, czekaj, kodzik ci wyślę, bo zaraz... Jaka to była gra? Beyond. Czekaj. Tak, jest, wszystko jest. No i git, dobra. To ma 43 giga, o kurde. No to co, gierkę na całe... No do nowego roku jest co grać, giga chat. Dziękuję bardzo. Widzicie, widzowie? Nie skam. Widz potwierdził, że działa. W okularach się kody odbiły? No, znaczy nie działa, nie? Zużyty już. No ten akurat tak. Dobra, dzięki widzu za wzięcie udziału. Liczę, że tam z rodzinką się normalnie spotkasz po w takim razie nowym roku, czy tam jak najszybciej się da. Dzięki za wzięcie udziału. I co? Oglądaj sobie dalej, jak tam będzie wyglądało. Będę. To jeszcze w ogóle taką jedną propozycję, czy wpadłem w sumie na to, jak ci się pobierało, ale w sumie to mogłoby być ciężkie do rozwiązania, że możesz zrobić konkurs na zasadzie też CS-a w Hide and Seeka, że ty po prostu szukasz, oni się chowają w CS-ie, masz różne kampy i wiesz, kto ostatni zostaje, ten wygrywa. W CS-ie ja nic nie ogarniam, także dzięki widzu za wzięcie udziału, oglądaj sobie giga chaty. No, spoko, polecam wam jeszcze CS-a 1.6 go wziąć, elo. Dobra. Elo, elo. Dobra, Phoenix, weź tego Melonika. Teraz? O, lepiej, no, to teraz ja go przyciszę i idzie idealnie. Powiedz coś. Coś. No, git, siema Melonik, udało się. Co ty gadasz, że gierki nie chcesz wygrać? Wiesz, ja sobie wszystkie hasła przypomniałem, nie? Bo tak to miałem automatyczne logowanie. Ale spokojnie, to nie będzie tak, jeden z 10. Nie musisz haseł znać, tylko gierkę gramy. Easy. Dobra, Melonik, w co tam byś chciał zagrać, żeby wygrać gierkę? No właśnie problem jest taki, że żadnej gierki nie mam. No to idealnie, gramy w szachy. W BFA 1 gram, także S-winek. Ja nie mam tej gry, nawet nie wiem, czy to jest stara, czy nowa gra, bo to BF1 to brzmi jak gra z 99. To szachy, co? A można bez niczego? Bo ja nawet nie umiem w szachy grać. Ale to idealnie, bo ja też nie. Dobra, Melonik. Lecimy. Dawaj, ruch pierwszy zrób, jaki chcesz. Ty grasz białymi. Dawaj. Dobra, lecimy. Ja oglądałem dużo Bartka Szachistę. Szacha... Nie, tego. XN? No, znaczy nie, żartuję, że go oglądałem. Ja nie lubię. Spokojnie, w dupę. Ty, ale to ty ogarniasz szachy tak to. To lepiej. Czemu ja poszedłem tym pionkiem, ty? O, dobra, zaraz ci pokażę, jak się gra. Dawaj oro na tych szaszkach, lecimy. Coś tu śmierdzi. Taka moja właśnie taktyka. Biję ci to za karę. Ankieta?
Kto wygra? Widz, Sparta. Nie, no Widz wygra. Dawaj, dawaj, teraz twój. O, odganiasz mnie? Wracam tu. Kurde, ja tylko 10 minut. Myślę tak. Pyk? A co ty nie chciałeś udziału wziąć w ogóle w konkursie? Co się stało? Że cię tak trzeba było przekonywać? Znaczy, bo jest taka sprawa, nie? Że ja teraz musiałem się na laptop przenieść, bo nie mam słuchawek z mikro. Jak podłączam do kompa, to zwykle z telefonu to nie działa, nie? Dobra. A laptop mi po prostu laguje, bo jest stary. Ale na kompie ci działają nowsze gierki? Tak, no normalnie. Bo już się bałem, wiesz. Te gierki, co są do wygrania, są dość nowe. Ale jak ci działają, to giga czat. To dawaj, dawaj, twój ruch. W sensie... Dobra, ryzykujemy. Zobaczymy, co się stanie. Stałeś coś niesamowitego. Nie spodziewałeś. Tak, widzowie, połączcie se... Matera na to. A co ty planujesz? Odpowiesz? Ty, jak ty mi mata zaradasz, to lipa. Nie chcesz pograć dłużej? No ja ci tutaj taką moją technikę wystosowuję właśnie, ale to ja ci wytłumaczę wszystko, jak już z tobą wygram, nie? Bo teraz dobra, nie chcę zdrawiać. No to dawaj, lecisz, zobaczmy tą tajną technikę. Ciekawe, ciekawe. Śmierdziało tutaj. Tylko znaczy, co ty no, planowałeś? Ogólnie to ci... Bo ktoś z czatu już napisał z Demask technikę, bo to się nazywa... To się nazywa duszę dikiem. Co? I co się wtedy robi? Ale możliwe, że też widz pisał, co w obecnej chwili ojciec robi matce i zamiast napisać do brata, to pisał na czacie, bo mu się okienka pomyliły. Wiesz, o co chodzi? Ale no, nie wiem. Ciężko stwierdzić. Ty, gadałeś, że nigdy w szachy nie grałeś, potem się przyznałeś do XN, potem się go wyparłeś, teraz jakieś oro robisz na szachach. Chłopie, w dupę. Pasuje taki nick No Melonik, nie? Dla takiego agenta. Ty! To było Not Worth. Już nie możesz mi tego zbić. Nie, to była taka... A, odciągnięcie. Słyszałem. No, no dobra, w tamtą stronę, okej. Okay. To biorę to. Co się dzieje na tym Discordzie? Ty, gdzie jest widz Discorda? Dawaj, dawaj. No Melonik, lecisz. Pionek. Sorry, ale musiałem wyjść. No, trochę się wpływiłem. Nie powiem. Ale co się stało? Na co? No, bo mnie ograłeś. Lekkie rozwalanie klawiatury było. Nie no, brata zawołałem. Ty mi teraz trochę pomoże. 2-1, no w dupę. To tobie dam pół kodu i bratu pół kodu. Się będziecie walczyć o resztę. To znaczy nie, no brat teraz w serio koło mnie siedzi, ale on też chuja umie, także w sumie... Niech powie coś. Amedy przyszły. Niech powie coś, brat. Masz coś powiedzieć. Siema. Siema. Taki sam głos? No, bo bliźniak. Ej, czemu sura dałeś? Ale nie kłamie. Dobra, ale brat ci tak pomagał, że ci sura dałeś. Gdzie? No poddałeś się, brat ci kliknął, poddaj się. No na chuj to klikałeś. Jak mówisz, to nie ruszaj. Jak mówisz, to nie ruszaj. Kurwa, ile razy mam ci mówić? Nie mogę, w dupę nie mogę. Brat cię oszukał, ale dobra, poczekaj. Zagrajmy inną grę. Zagrajmy buleta, na szybko. Dobra, możemy zagrać. Sekunda na ruch, dawaj, lecisz. Bo zaraz, w dupę, masz 3 sekundy na... Dobra, lecimy. O kurde, już. To sorry, za sorry. Za szybkie tempo. No idealnie. Dobra, ale ten, nie naciskaj tego surrender, okej? Okay? Dawaj, tu mam 2 minuty łącznie. Ty, a może to nie jest brat, inna osoba, bo ty, wy się tak nie degadujecie w specyficzny sposób. To jest twój brat syjamski, tak? Nie. To niech coś powie. Mamy mówić na raz, żebyś... Ta, na raz, no. Nie wiem, trochę to cringe'owe, tak się dziwnie się czuję. No ale na raz. Zachnij ci sura zaraz pieprza. A słyszałeś? To niezły brat.
Dobra, ruchy, ruchy, masz minutę. No mówiłem ci, że to jest krótka gra. To jest bullet. Teraz ty zamulasz, tak? Czy mi się coś to jest zagubało? Twój ruch jest, twój ruch. Dawaj. Nie, no to polagowane jest. Ja pierd... Nie ma... Dawaj, bo masz 40 ale to sekund. To polagowane jest. No ty biały mi grasz. Nie, no to już bez przesady, już tyle to ogarnę. A brat... Może brat myślał, że czarny, dlatego się tak kończy. Co ty powiedziałeś? Jakie? Nie, że... Susy? Ty, no bo masz 8 sekund. Nie, no coś tu... O, dobrze, musisz szybko teraz, lecisz. Tak, ale... Ty już myślisz następnym taki, ruchem. Nie widzę czasu. No, obok Niku, taki w białym polu. 7.05, znaczy 5. Ale nie chodzi o to, tylko mi się czas zatrzymuje, rozumiesz? No tak, jest mój ruch, to git. Widz się w czasie zatrzymał. Ja pierdzie. Dobra, widzę. Musimy to rozwiązać jak prawdziwi mężczyźni. Jest tylko jedna rzecz, żebyś mógł wygrać i wyjść z tego z twarzą. Musisz zrobić Giga Saiyona. Ale przyp. Nie, Giga Saiyon. Jesteś na to gotowy? Chyba nie był. Nie no, gdzie on jest? Łap go, Felix. Jestem. No to dawaj. Ale co? Żeby wygrać, ci zrobić Saiyona na pełnej. Rozumiesz? A co to znaczy? Wytłumacz mi albo pokaż. Dobra, kurde. A weź ty pierwszy. Dobra, ja pierwszy zrobię, a potem ty. Ale zrobisz. No, Saiyon robiony. Przyciście. Dobra, ja robię Saiyona, ale żeby na głośno u ciebie nie było. I potem ty zrobisz, żeby wygrać nagrodę. To jest instrukcja. No spoko. Poczekaj. Takie coś mniej więcej, wiesz o co chodzi? We dwóch z bratem to jedzie dwa razy. No, jestem gotowy. Dawaj! Ale... Bo to był taki bardziej Saiyon, ale na skinie ten, Neandertalczyk, a to taki musisz... Nie u, tylko ło! Dawaj, jeszcze raz. Z przepony. Bardziej pod ło? Tak, takie ło! To, taki Saiyon, co w tunelu znika. To cię odcięło na chwilę. Ja pierdzie. Aż go wywaliło. Ja pierdzie. Zajebiście, kurwa, listwę wyrwałem. Jaką listwę? Tak głośno krzyknąłeś, że ściany rozwaliłeś? Ktoś przyszedł i mi listwę, wiesz, sprzedał takiego chlapacza, nie? Usłyszałem tylko nie drzwi mordy, a później ogłuchem. Ale jak zobaczą, jaką nagrodę wygrałeś, to wiesz, będą cię przepraszać. Dobra, jedną z 10 liczb wybierz i zobaczymy, co wygrałeś. Nie wiem, to dawaj trójeczkę. Dobra. Resident Evil, chyba 7, tak? Giga czas, nie co masz... ty gadasz? Nie masz tej gry? Nie, nie mam. No i git, zarobiście! Giga czat. To zarobisty horror. Dobra, na pryw ci wyślę kodzik, czekaj. Gdzie ty jesteś? Ok. Dobra, już sobie wklikuję. Giga czat, zachował się jak prawdziwy giga czat. Ale grało się czadersko. No Tarko, brat utrudnił sadgę. Brat impostor. Giga czat, zadziałało. No i git! Dwie nagrody rozdane dla widzów. Dzięki widzu za wzięcie udziału. Jesteś dziękuję gigaczanem. No i widzisz, proste, wygrałeś sygierkę. Dobra, oglądaj se dalej streama, jak tam idzie innym. Dzięki za wzięcie udziału. No jasne, ja tu zostaję. No i git, to mi się podoba. Dobra, ja losuję dalej.
Frank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria!